13 w Polsce. Słuchają Państwo Radia Maria. Solidarność złoży dziś u marszałka Sejmu wniosek o rejestrację inicjatywy ustawodawczej wprowadzającej zakaz handlu w niedzielę, dowiedziała się redakcja informacyjna Radia Maryja. Pod koniec kwietnia został zawiązany komitet Wolna Niedziela, który będzie zbierał podpisy. Zakaz handlu ma dotyczyć dużych i małych sklepów. Te ostatnie będą otwarte pod warunkiem, że za ladą stanie właściciel. Handlować będą mogły też stacje paliw, ale pod warunkiem, że ich powierzchnia nie przekracza 150 metrów kwadratowych. Tomasz Włodarczyk z Sekretariatu Krajowego Banku Handlu Ubezpieczeń NSZZ Solidarność podkreśla, że ustawa ma na celu ograniczyć handel w niedzielę. W głównej mierze wychodzi naprzeciw rodzinie, dodaje. Dla pracowników sklepów jest to właściwie dzień odpoczynku wtedy, kiedy inni go mają, bo poza sklepami ludzie mają weekendy w większości wolne. I co da takiemu pracownikowi sklepu to, że będzie miał na przykład środę wolną, kiedy inni ludzie są w pracy i dzieci w szkole i nie mogą tego czasu poświęcić temu, co ważne, tak? Poza tym chodzi też o zdrowie psychiczne pracowników, dzięki któremu mogą wydajniej pracować i przynosić lepsze wyniki. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej musi zebrać co najmniej 100 tysięcy podpisów. Jego inicjatorzy liczą, że uda się to jeszcze przed wakacjami. W 2014 roku do Sejmu trafiła już inicjatywa ustawodawcza zakazująca handlu w niedzielę. Poparło ją 115 tysięcy Polaków. Ustawę odrzuciła koalicja PO-PSL. Lider tak zwanego kodu zapowiedział stworzenie struktur regionalnych i mediów. Wśród twórców kodowskich stacji wymieniani są ludzie m.in. Gazety Wyborczej. Jak podkreśla jeden z dzienników, obecne działania tak zwanego kodu coraz wyraźniej zmierzają do instytucjonalizacji. Lider komitetu Mariusz Kijowski wybija się na swoistego przywódcę na rozdrobnionej scenie opozycji. Stwarza zagrożenie dla Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Eksperci nie wykluczają, że niedługo może dojść do kolizji ze strukturami partii i organizacji establishmentu III Rzeczypospolitej. Tworzenie się mediów kodowskich może dla wielu być zaskoczeniem, mówi dr Hanna Karp. Medioznawca wskazuje, że komitet w ten sposób chce stworzyć wśród swoich zwolenników pozór niezależności. Dotychczasowe media głównego nurtu, te media mainstreamowe, komercyjne, przecież cały czas od samego początku są platformą medialną kodu, jak również można powiedzieć, że one kreowały ten kod, więc to nie jest tylko tak, że one wpuszczają liderów, w jakiś sposób zapraszają, dają głos i antenę swoją do wszystkich artykulacji idei i myśli kodowskich, ale one wykreowały, można powiedzieć, że one stworzyły, więc w tej chwili ta inicjatywa może budzić pewne zdziwienie i może zastanawiać. Być może według mnie to jest taka forma pewnego działania pozornego, to znaczy takie perskie oko puszczone w stronę ewentualnych zwolenników kodu, że są niezależni. Okazuje się, że scena opozycji poszerza się o kolejnego gracza. Dla Prawa i Sprawiedliwości, jak oceniają media, to dobra wiadomość. Społeczeństwo może zobaczyć, z kim w koalicję może wejść rzekomy, niezależny tak zwany kot oraz komu powierza tworzenie swoich tak zwanych wolnych mediów. Jeszcze przed wakacjami ma powstać Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Jego celem będzie finansowanie zabezpieczenia turystów przed upadłością biura podróży, wskazuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Projekt w tej sprawie w najbliższych dniach ma trafić do Sejmu jako propozycja rządowa. Fundusz będzie finansowany ze składek biur podróży. Od każdej umowy podpisanej z klientem zapłacą one 10 lub 15 zł, w zależności od rodzaju wyjazdu. Pieniądze będą przeznaczone na pokrycie roszczeń turystów związanych z ewentualnym bankructwem biura. Chodzi m.in. o sprowadzenie ich do Polski w wypadku, gdy firma ogłosi upadłość podczas wakacji. Fundusz ma zbierać rocznie 18,5 miliona złotych. Poseł Marek Matuszewski, wiceszef Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, wskazuje, że fundusz to odpowiedź na wieloletni problem dotykający turystów. Poprzedni rząd Platformy PSL nie potrafił tej sprawy rozwiązać. Wiele różnych firm, nie do końca uczciwych, często właściciele byli z zagranicy, z krajów szczególnie tych arabskich, gdzie te firmy były zakładane i później okazało się, że klienci wpłacili pieniądze na urlop, a okazywało się, że taki właściciel bankrutował. Często to było przygotowane i tylko miało taki cel, aby wyciągnąć pieniądze od klienta, te pieniądze zabrać, a nie zrealizować usługi. W związku z tym podjął decyzję
minister sportu i turystyki, aby taki fundusz gwarancyjny wprowadzić. Idziemy naprzeciw oczekiwaniom wszystkich tych, którzy wyjeżdżają na urlopy. Jak wyliczył resort sportu i turystyki, w 2012 roku w wyniku upadłości 15 biur podróży ich klienci zgłosili roszczenia na sumę ponad 21 milionów złotych. Większości żądań nie pokryto ze względu na brak odpowiednich zabezpieczeń. Co najmniej 17 uczennic zginęło w pożarze, który wybuchł w nocy z niedzieli na poniedziałek w szkolnym internacie na północy Tajlandii, poinformowała miejscowa policja. Do tragedii doszło w miejscowości Chiang Rai. Ogień zaskoczył uczennice we śnie. Do tej pory potwierdzono śmierć 17 dziewcząt. Dwie są wciąż poszukiwane, a 5 odniosło obrażenia, w tym 2 poważne. Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną pożaru. Jak poinformowała policja, budynek internatu był zbudowany głównie z drewna ponad 40 lat temu. W kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu na zachodzie Polski miejscami wzrost zachmurzenia do dużego i tam przelotny deszcz oraz burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 22-24 stopni na północnym wschodzie do 30 na zachodzie. W rejonach podgórskich około 22 stopni. Wiatr słaby w zachodniej połowie kraju umiarkowany. Na wybrzeżu dość silny i porywisty. Wschodni i południowo-wschodni. Na barometrach w Warszawie 1002 hektopaskale. Ciśnienie spada. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Dziś w parafii pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbego w Białymstoku odbędzie się spotkanie rodziny Radia Maryja, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Program tego spotkania jest następujący. O godzinie 16.30 spotkanie przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja. O godzinie 17.30 rozpoczęcie transmisji w telewizji Trwami Radiu Maryja, a następnie program słowno-muzyczny pod tytułem Błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko, świadek miłosierdzia, przygotowany przez młodzież parafialną. O godzinie 18.20 rozpocznie się msza święta, której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi Jego Ekscelencja ksiądz biskup Henryk Ciereszko, biskup pomocniczy Archidiecezji Białostockiej. O godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja rozmowy niedokończone na temat Inspiracje świadków miłosierdzia. Ojca Maksymiliana Kolbego, patrona parafii i błogosławionego księdza Michała Sopoćko, patrona Białegostoku. Gośćmi rozmów będą ksiądz biskup dr habilitowany Henryk Ciereszko, biskup pomocniczy Archidiecezji Białostockiej, ksiądz profesor dr habilitowany Adam Skreczko, proboszcz parafii oraz kierownik Katedry Teologii Pastoralnej Małżeństwa i Rodziny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pan dr Tadeusz Borowski-Beszta, kierownik hospicjum w Białymstoku, siostra Maria Kalinowska, przełożona wspólnoty sióstr Jezusa Miłosiernego w Białymstoku i ksiądz Adam Kozikowski, dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej. Wszystkich mieszkańców Białegostoku, a także całą rodzinę Radia Maryja serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Jednocześnie informujemy, że kolejne poniedziałkowe spotkania rodzin Radia Maryja odbędą się 30 maja w parafii pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Zadusznikach w diecezji włocławskiej. 6 czerwca w parafii katedralnej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włocławku i 13 czerwca w parafii pod wezwaniem Trójcy Świętej w Kobyłce koło Warszawy. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Prymat polskiej technologii. Rząd planuje oprzeć produkcję energii z odnawialnych źródeł na krajowych surowcach i technologiach. Ma to przynieść wymierne oszczędności. Nie ulegniemy ultimatum. Dzisiaj to nie Polska ma problem z reputacją i autorytetem, ale Komisja Europejska, mówiła w piątek w Sejmie premier Beata Szydło.
Nasz dziennik publikuje pełny tekst tego wystąpienia. Uchodźcy powinni wracać. Jeśli chcemy naprawdę pomóc chrześcijańskim uchodźcom, to pomóżmy im przetrwać w ich krajach lub w powrocie do ich domów, by tam byli świadkami Chrystusa, mówi ksiądz Tufic Buhadir z Libanu. Niechciana ekologia. Coraz więcej rolników rezygnuje z ekologicznych upraw tylko dlatego, że biurokracja mnoży restrykcyjne prawo. Czytam w naszym dzienniku. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Drodzy Państwo, jest 10 minut po godzinie 13. Przy mikrofonie wita się z Wami ojciec Grzegorz Woś i zapraszam na audycję aktualności dnia. Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa tła. Ostać z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych nasz Pan da. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych nasz sztandara. Powstańcie z wąsy, bunta wzywa. Mieć albo być, pytania dwa. W świecie, gdzie wszystko cenę ma. Pytają dzieci, kiedyś nas, kto ukradł im najlepszy czas? Kto sprzedał pamięć dawnych lat? Na poniewierkę wygnał w świat. I kto zatraci? Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych nasz sztandara. Powstańcie z wąsy, bunta wzywa. Kwadrans po godzinie 13. Drodzy Państwo, pierwszy temat w audycji aktualności dnia to kwestie
europejskie, kwestie tego, co dzieje się za naszymi granicami. Przede wszystkim wybory w Austrii, sondażowe wyniki i niepełne wyniki wskazują na zwycięstwo, tak powiemy, eurosceptyka, kogoś, kto jest też nastawiony z dystansem zachowawczo w kwestii przyjmowania i takiej zupełnej, totalnej otwartości na kwestie imigrantów. Druga rzecz to też kolejna odsłona ofensywy zagranicznej, jeżeli chodzi o panią premier Beatę Szydło, która jest w Turcji, no pana prezydenta Andrzeja Dudę, który odwiedza kolejny kraj przed szczytem NATO w Warszawie. Jak na te kwestie patrzeć, w jaki sposób te kwestie rozumieć? Poproszę o komentarz i bardzo serdecznie witam jednocześnie na antenie Radia Maryja pana ambasadora Dariusza Sopkowa. Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże radiosłuchaczom Radia Maryja. No rzeczywiście te dwie sprawy, to znaczy wynik wyborów w Austrii i szczyt w Turcji na temat powstrzymywania tego niekontrolowanego jak do tej pory napływu emigrantów z południa basenu Morza Śródziemnego, to są rzeczy oczywiście powiązane z sobą, dlatego że pan Norbert Hofer, kandydat prawicy, jak niektórzy mówią, prawicowo-populistycznej prawicy, ale przede wszystkim wywodzący się z partii, Austriackiej Partii Wolności, to on nigdy nie ukrywał swoich poglądów. On ma takie same poglądy dzisiaj, jakie miał 5-10 lat temu i to ugrupowanie też ma takie same poglądy. Ale to, że w tej chwili być może wygra wybory, a jeśli nie, to będzie to minimalna przegrana, ale można powiedzieć, że połowa społeczeństwa austriackiego, która wzięła udział w wyborach, postawiła właśnie na tego polityka, no to jest efekt tej właśnie przede wszystkim ogromnej fali, niekontrolowanej fali emigrantów. I szczególnie właśnie w ostatnich tygodniach nad bezpieczeństwem Austriaków prawie już nikt nie panuje. Policja tego nie ukrywa, dlatego że po prostu były skandaliczne przypadki. No, ktoś by powiedział, że gdyby ktoś chciał pomóc właśnie temu kandydatowi prawicy z Austriackiej Partii Wolności, no to musiałby zrobić to, co się stało, w sposób no, przypadkowy, dlatego że ci emigranci zachowują się w sposób bardzo taki, no byśmy powiedzieli, arogancki. No, było napastowanie młodego chłopca Austriaka na basenie, był gwałt na jakiejś Austriatce, było pobicie jakiejś kobiety i tak dalej. Po prostu nie ma tyle to, że media dawniej, tak jak w Niemczech to mogliśmy obserwować, media zatajały te fakty, a policja współpracowała z mediami, żeby nie przyjmować tych właśnie skarg, żeby ewentualnie nie informować mediów, wszystkich mediów o tych zdarzeniach, co było objęte tajemnicą, mową milczenia tak naprawdę, taką swoistą komorą, tylko w wykonaniu właśnie policji niemieckiej czy austriackiej. A tu już po prostu fakt, że kampania wyborcza, no oczywiście wywołuje pewne emocje, jak zawsze tego typu kampania wyborcza, wybór prezydenta jest bezpośredni w Austrii, no to po prostu i dziennikarze niektórzy, i policjanci powiedzieli, dosyć, będziemy mówić, co się dzieje. I media były właśnie informowane o tych aktach agresji właśnie ze strony emigrantów na społeczność austriacką i to w sposób znaczący oczywiście pomogło tutaj w takim dobrym wyniku. Poczekajmy jeszcze, jaki będzie ostateczny. Tutaj jedna uwaga proceduralna. W tej chwili już wiadomo, że z podliczonych głosów właśnie ten kandydat, nazwijmy prawicowo-populistyczny, on zyskał prawie 52%. Natomiast kandydat Zielonych, czyli Alexander Van der Bellen, 48%. Natomiast trwa w tej chwili liczenie głosów wysłanych korespondencyjnie, listownie. No oczywiście można sobie wyobrażać, jakie są tutaj emocje duże, ale zazwyczaj w historii krajów, które dopuszczają głosowanie korespondencyjne, to jednak nie przewala, nie przechyla tej szali, dlatego że no, po prostu głosują korespondencyjnie ludzie wybrani w jakimś sensie dość losowo. To są osoby chore najczęściej po prostu. I tutaj te głosy raczej nie będą, nie zaważą. Ja myślę, że w tej chwili w Austrii trwa już przygotowanie opinii publicznej przez establishment austriacki do tego, że jednak wygrał ten właśnie austriacki
polityk prawicowo-populistyczny. Ale powiedzmy sobie szczerze, to trzeba oczywiście poczekać do godziny około 17-18. No być może, jak zwykle, komisja obliczająca głosy jeszcze zarządzi sobie pod byle pretekstem przedłużenie tego, ale wszystko wskazuje na to rzeczywiście, że ten polityk wygra i dlaczego, to myślę, że tutaj jakoś to opisałem. No i teraz związek ze szczytem w Turcji. My rozmawialiśmy na salach Radia Maryja o tym, już pamiętam 2 miesiące temu, że szczyt w Turcji zakończył się sukcesem, była tam jeszcze później dogrywka, później, ale że w marcu sprawa została z Turcją już jakoś tam załatwiona, Turcy będą powstrzymywać tą falę emigrantów. No ale jak Turcy wyczuli, to są po prostu zawodowi dyplomaci, państwo, że to istnieje od wielu lat, ma służby dyplomatyczne, które działają, czy się komuś to podoba, czy nie, ale działają profesjonalnie. I po prostu wyczuli, że Unia Europejska jest słaba, że skoro ustępuje właśnie pod tym argumentem, że Turcy powstrzymają falę imigrantów, a w zamian za to Unia Europejska jest gotowa dać 3 miliardy, w pewnym momencie Turcy zarządzali 6 i to już było jakoś tam przyobiecane. I do to od razu się postawił postulat, a no to proszę przyspieszyć oczywiście kwestię zniesienia wiz dla wszystkich obywateli tureckich. I to też uzyskali dość szybko i w sposób dość łatwy. No to następuje eskalacja. Jeżeli jest dwie strony negocjują, jedna ze stron widzi, że każdy jej postulat w zasadzie jest realizowany bardzo szybko, bo strona przeciwna boi się straszaka jakiegoś, no a tutaj tym straszakiem jest, że Turcy po prostu popuszczą troszkę w polityce imigracyjnej, kolejna fala milionów emigrantów przez Turcję przewali się do Europy. No to jak oni wyczuli, że mają taki straszak, no to eskalują po prostu swoją pozycję, swoje wymagania, swoje postulaty. No i teraz słyszymy, że chcą przyspieszyć proces negocjacji wejścia Turcji do Unii Europejskiej, żeby zamykać szybciej te rozdziały, bo Turcja rzeczywiście została zaproszona już bardzo dawno temu, bo w 99 roku do rozpoczęcia negocjacji z Unią Europejską, ale to się wlokło bardzo, bardzo długo i stowarzyszenie Turcji z Unią Europejską to już w latach 70. było podpisane. No, wszyscy mówi, że to jest takie troszkę ad calendas Graecas odłożona sprawa, że no, trzeba dawać nadzieję Turcji, że kiedyś będzie w Unii Europejskiej, ale to w bliskiej perspektywie wydawało się mało realne. A teraz Turcy wyczuli, że mają straszak, no i po prostu wykorzystują go. I teraz pytanie, czy to są źli Turcy w tej sytuacji, że wykorzystują tą sytuację, czy raczej słaba Unia Europejska? No ja myślę, że nie ma co demonizować, chociaż można z jakichś tam przyczyn sobie wykazywać palcem błędy polityki i historii Turcji. Natomiast no przede wszystkim trzeba zobaczyć do własnego ogródka i uznać, że Unia Europejska nie odrobiła lekcji z ustanowienia profesjonalnego korpusu dyplomatycznego Unii Europejskiej. To było tyle lat obiecywane. To było wiele lat obiecywane, że Unia Europejska oczywiście będzie miała sprawną, silną dyplomację. No jak przyszło co do czego, to okazuje się, że taka Turcja potrafi rozgrywać interesy krajów Unii Europejskiej. Przypomnijmy, że jeszcze do niedawna no, wiele krajów narzekało, że Rosja potrafi rozgrywać dyplomację unijną, prawda, że wygrywa interesy jednej przeciwko drugim i że tutaj pani Mogherini, szefowa dyplomacji unijnej, jest za słaba w relacjach z Moskwą, no ale to widzimy, że już nawet nie Rosja, tylko Turcja, no kraj jednak o mniejszym potencjale ekonomiczno-politycznym, też potrafi rozgrywać Unię Europejską. No więc to jest taki troszkę żałosne, ale pokazuje, w jak rachitycznym stanie jest ta słynna dyplomacja europejska, która tworzy się już tyle lat, kosztuje bardzo wiele pieniędzy i tak dalej. Także jednak to jest taki trochę, to jest argument za powrotem do państwa narodowego. Każdy kraj musi dbać o swoje bezpieczeństwo, o swoją dyplomację, tak jak robi na przykład właśnie chociażby pan premier Orban, który, przypomnijmy, on tylko zastosował przepisy Unii Europejskiej dla powstrzymania fali emigrantów. Wybudował te mury, zatrzymuje ich do tych przejściowych obozów kieruje, odbiera od nich właśnie te deklaracje, skąd są, bo to są przepisy unijne i za to był krytykowany, że on ich nie przepuszcza. On mówi, ja tylko stosuję prawo, w tej chwili zmienił prawo swoje węgierskie, parlament węgierski przyjął nowe ustawy, które mają na celu wzmocnienie granic węgierskich. Ja myślę, że to jest dobra odpowiedź na tą rachityczną, słabą dyplomację unijną.
Panie ambasadorze, chyba nie wszystkim to się podoba, patrząc na opozycję, szczególnie na tych, którzy tak mocno krzyczą z trybuny sejmowej o tym, że no nie do końca ci, którzy walczyli o naszą suwerenność, walczyli o Polskę, a mówią, że walczyli o to, by Polska była w Europie i no też będą robili wszystko, żeby było zupełnie inaczej niż to, co pan ambasador powiedział, by nie było tych krajów jako takich, nie było takiej suwerenności, nie było poczucia, że ktoś jest narodem, ale że by było to raczej takie poczucie, że jestem Europejczykiem, jestem w tej wspólnocie i jestem kimś wyjątkowym właśnie przez fakt tego, że jestem w Europie. Polska paradoksalnie i kraje Europy Wschodniej paradoksalnie przebywały pod jakimś takim kloszem bardzo negatywnych zjawisk kulturowych, które miały miejsce na Zachodzie, a które wpłynęły na życie polityczne. Dlatego, że poprzez fakt tej żelaznej kurtyny u nas ludzie po prostu interesowali się polityką w sposób bardziej dogłębny, czytali więcej zakazanych różnego typu pism i często poprzez dyskusję, a więc ćwiczenie intelektu, byli zmuszeni do zrozumienia rzeczywistości, podczas gdy na Zachodzie manipulacja społeczeństw była o wiele prostsza. No wystarczyło, że w 10 kanałach powiedziano to samo, a już nie zadawano sobie pytanie, kto nad tymi wszystkimi 10 kanałami telewizyjnymi panuje. Teraz druga rzecz, no to oczywiście ten ogromny kryzys praktyk religijnych. No jednak mimo wszystko w Europie Wschodniej jest większy szacunek dla instytucji kościelnych niż w Europie Zachodniej. Polska w ogóle jest jakimś tutaj bardzo, to jest kraj, gdzie jest największa ilość praktykujących. Ja częstokroć przypominam to, że właśnie na przykład no we Francji jest 5% ludzi, którzy co tydzień chodzą do kościoła i jak obliczono ilu muzułmanów co tydzień chodzi do meczetu, to okazało się, że więcej muzułmanów liczebnie, nie procentowo, ale liczebnie chodzi do meczetów niż Francuzów. No więc w Polsce my oczywiście tego problemu nie mamy i jestem tutaj święcie przekonany, że ci, którzy, tak zwani inżynierowie społeczni, którzy chcą manipulować ludźmi, to oni chcą doprowadzić do tego, żeby Polska stała się krajem wielokulturowym właśnie, żeby tutaj były konflikty kulturowe, bo wtedy ludźmi skonfliktowanymi łatwiej jest zarządzać. No niech się kłócą, to jak to no stara dewiza oczywiście rzymska, dziel i rządź, prawda, skłócić ludzi, a później, prawda, rozdzielać rację, ten ma rację, ten nie ma rację i tak dalej, i tak dalej. Więc dlatego Polska poprzez fakt właśnie żelaznej kurtyny, tego, że myśmy nie mieli tego napływu emigrantów jeszcze od tak kraje zachodnie od lat 60., 70. już miały te fale ogromne, no Polska, Europa Wschodnia jest wolna od tego typu możliwości manipulowania społeczeństwami. I to się przekłada oczywiście na politykę, bo nasza dyplomacja ustami chociażby właśnie szefów państw i rządów Europy Wschodniej, niezależnie od etykiety politycznej, to podkreślam, bo w Grupie Wyszehradzkiej to przecież nie jest tak, że wszyscy mają podobne korzenie polityczne jak premier Polski czy premier Węgier. Tam jest również lewica bardzo mocno reprezentowana w rządzie, czy też rząd słowacki, to jest rząd po prostu lewicowy. Natomiast te elementy kulturowe powodują, że ta Grupa Wyszehradzka stanowi tę oś przeciwstawiania się tej polityce niemieckiej multikulti tak zwanej, tak, wielokulturowości tak zwanej, która miała ubogacić Europę, no a właśnie doprowadziła do tego, że już Austriacy już mają dosyć tego bogactwa, już chcą być biedni, chcą już być sami. I teraz to wpływa też na to, że oczywiście nasza dyplomacja no jest na przykład no, ustami chociażby ministra spraw zagranicznych Polski, który będąc w Rzymie, o ile dobrze pamiętam, to około 3 miesiące temu, to rząd wielkości, ale to pamiętam dobrze tą wizytę, bo rzucił bardzo ciekawy pomysł, bardzo ciekawą inicjatywę. Mianowicie na spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Włoch powiedział, że Polacy, jeżeli mają uczestniczyć w różnego typu decyzjach co do emigrantów, to przede wszystkim muszą mieć zagwarantowany udział w selekcjonowaniu tych emigrantów. Mówi, jeżeli wasze granice są otwarte, wybierzecie wszystkich, a później nam każecie brać, których wyście zaakceptowali, no to przecież to jest troszeczkę niesprawiedliwe. Bardzo ciekawą rzecz, ale jak gdyby rzucił pomysł pewnego mechanizmu, pewnej właśnie solidarności w rozwiązywaniu tych problemów, a nie tylko brania na siebie bagażu. No, można tylko mieć za złe, że polscy dyplomaci tego nie przekładają na fakty, na rzeczywistość polityczną, bo to jest oddzielny temat, że pan minister i w ogóle
szef państwa polskiego, pan prezydent, głowa państwa polskiego, szef rządu, pani premier, no niestety dobrze o tym wiemy, nie mogą liczyć na lojalność większości ambasadorów, którzy obecnie reprezentują nasz kraj za granicą, także dla tych konkretów jest mało, ale sam kierunek jest, ta korekta właśnie polityki zagranicznej jest wyraźnie pokazana. No chodzi o to tylko, żeby jednak to udało nam się wprowadzić w życie. Przepraszam, że w jednym ciągu poruszamy parę spraw, natomiast one naprawdę jedne wynikają z drugich i zazębiają się. Właśnie kwestia emigracji, kwestia wyborów takich, a nie polityków za granicą, kwestia rachitycznej dyplomacji Unii Europejskiej i w związku z tym większej odpowiedzialności dyplomacji krajowej, ale w związku z tym większej odpowiedzialności ambasadorów za to, co robią, to wszystko są rzeczy, które z sobą są po prostu powiązane. Bardzo dziękuję, panie ambasadorze, za tę wypowiedź, za to naświetlenie nam tej sytuacji, byśmy lepiej rozumieli te wszystkie procesy, które zachodzą, byśmy sami mogli taką krytyczną refleksję też przeprowadzić nad tym wszystkim, i pozdrawiam gorąco. Bóg zapłać, że przed chwilą się też przygotowując się do rozmowy, to przejrzałem pewne rzeczy. Jest jednak, bo dużo słów, ale trzeba zawsze sprawy bardzo też konkretnie przedstawiać. To, co zrobił pan prezydent teraz w wizycie w Norwegii, to tak powinna wyglądać dyplomacja, bo tam został podpisany list intencyjny polskich zakładów, polskiej grupy zbrojeniowej z grupą zbrojeniową norweską. To tak wygląda, że tak powiem, konkretyzowanie działań dyplomatycznych, a nie tylko wykłady, pozdrowienia, pomysły, tak zwana dyplomacja rytualna, z którą często mamy do czynienia, prawda? Te słynne krakowianki wręczające bukiet kwiatów i jakieś tam właśnie przemówienia o charakterze. Więc, a tutaj mamy realne wejście w interes poszczególnych krajów i powiązanie ze sprawami bezpieczeństwa. To tylko się cieszyć, że są pierwsze kroki w tym kierunku robione przez obecny rząd i pana prezydenta. Bardzo dziękuję raz jeszcze i pozdrawiam. Gościliśmy na naszej antenie ambasadora Dariusza Słupkowa, byłego ambasadora tytularnego Polski przy Unii Europejskiej. Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła, odstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość, bo ojczyzna kolor miała w sercach naszych nasz tam dala. Odstańczyk Polsy mgła zrywa. Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła, powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych nasz sztandar. Powstańcie z pomsy, Gmunda wzywa. Mieć albo być, pytania dwa. W świecie, gdzie wszystko cenę ma, pytają dzieci kiedyś nas. 13:34, drodzy państwo, kolejny temat, w audycji aktualności dnia. Najpierw było ultimatum, by do poniedziałku coś zrobić w kontekście Trybunału Konstytucyjnego i zagrożenia, teoretycznie zagrożenia praworządności, demokracji w Polsce ze strony Komisji Europejskiej, i orzeczenie, opinia, której nie ma. Natomiast wyszedł rzecznik, sekretarz Komisji Europejskiej, który powiedział, że trwają konstruktywne rozmowy z rządem polskim, a z drugiej strony kolejne sondaże, które ukazują się, które mówią o tym, że z jednej strony i pan prezydent ma dużo większe poparcie niż w ubiegłorocznych wyborach, i dzisiejszy sondaż TNS Polska, gdzie Prawo i Sprawiedliwość ma już prawie 40% poparcia w porównaniu z Nowoczesną i Platformą, które mają odpowiednio 17 i 16% poparcia. Jak na te sprawy popatrzeć? Bardzo serdecznie witam na antenie Radia Maryja pana posła Dominika Tarczyńskiego i proszę o opinię, o komentarz do tych tematów. Szczęść Boże, kłaniam się. No cóż, tak naprawdę to, co dzisiaj usłyszeliśmy z ust rzecznika Komisji Europejskiej, dowodzi tego, że tak naprawdę nie mamy czego się obawiać, ponieważ te rozmowy nazwane konstruktywnymi faktycznie przynoszą efekt.
opozycja narzuciła język i słownictwo typu ultimatum, typu ostateczny termin, po to, żeby siać strach, a tak naprawdę to dzisiejsze wystąpienie rzecznika zapowiada, że żadnych obaw mieć nie powinniśmy. To kolejny przykład tego, że rozmowy polskiego rządu, przedstawicieli polskiego rządu przynoszą efekt. Ja chciałbym przypomnieć to wystąpienie pani premier w Parlamencie Europejskim, które miało być taką katastrofą dla Polski, dla polskiego rządu, a okazało się, że wielu parlamentarzystów postanowiło być naszymi sojusznikami po tym wystąpieniu. Ja także chciałbym podzielić się swoim doświadczeniem jako delegat do Rady Europy, członek Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Także byłem przesłuchiwany dwukrotnie przez Komisję Rady Europy i obydwie zakończyły się tak naprawdę niczym. Nie było żadnej rezolucji. Pamiętamy głosowanie na Radzie Europy, gdzie 46 państw biorących udział w głosowaniu opowiedziały się za rządem Prawa i Sprawiedliwości. I wniosek jest taki, że musimy jak najwięcej rozmawiać, dlatego że ta atmosfera, która jest kreowana przez opozycję, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Używa się języka, który ma wywołać atmosferę jakiejś wielkiej katastrofy. To jest niestety szkodzenie Polsce, ale jak widać, radzimy sobie z tym, to przynosi efekty. Panie pośle, pokazują się też informacje, ukazują się na różnych portalach internetowych, między innymi na portalu Radia Maryja, o tym, że jest też prowadzona jakaś gra, gdzie prezesi Trybunału Konstytucyjnego w jakiś sposób poprzez swoich współpracowników współpracują z panem Timmermansem i tak dalej, jeżeli chodzi o te wszystkie orzeczenia. Czy dawać wiarę, bo to są pewne dokumenty, które gdzieś tam już się pojawiają w języku angielskim na razie, ale no, jak odnosić się do takiego czegoś, jeżeli rzeczywiście coś takiego miałoby miejsce? To jest absolutnie szokująca informacja i ja naprawdę w głębi serca mam nadzieję, że nieprawdziwa, dlatego że gdyby okazało się, iż prawdą jest, że wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego, a polityczny sędzia, jest zaangażowany bezpośrednio w politykę, czyli instruowanie urzędników Komisji Europejskiej, w jaki sposób zaatakować polski rząd, w jaki sposób zaatakować propozycję ustawową polskiego rządu, no to byłby potężny skandal. Oczywiście Konstytucja zobowiązuje sędziów do tego, aby nie brali czynnego udziału w życiu politycznym lub nie wpływali w żaden sposób na życie polityczne. Jeżeli okazałoby się, że to jest prawda, to byłby naprawdę absolutnie szokujący fakt, który w polskiej demokracji nie miał jeszcze nigdy miejsca, chociaż te przecieki z wcześniejszych dokumentów europejskich, mam na myśli Komisję Wenecką, no, pokazywały, że no, coś tutaj nie gra, gdzieś jest coś, o czym my nie wiemy, jest jakaś gra zakulisowa przeciwko Polsce, która ma miejsce, ale powtarzam, ja cały czas mam nadzieję, że to jednak nie jest prawda, że jest to jakieś nieporozumienie, bo byłoby to niewytłumaczalne i absolutnie karygodne, gdyby tak faktycznie się stało. Panie pośle, wracając jeszcze do kwestii orzeczeń, opinii na temat praworządności w Polsce, czego możemy się spodziewać? Jakich kroków teraz po tym komunikacie rzecznika Komisji Europejskiej? Czy w takim razie ta opinia będzie wydana i kiedy ona będzie wydana i jakiej opinii w takim układzie możemy się spodziewać? Tak naprawdę trudno powiedzieć teraz, ponieważ pierwotnie zapowiadanym terminem był poniedziałek, czyli dzisiaj po południu ten dokument powinien trafić do polskiego rządu. Mamy zapowiedź, że będziemy mieli część jawną i niejawną. No i ten język, który tak naprawdę był prezentowany przez rzecznika, jest takim, wydaje się, językiem poszukującym kompromisu. Więc ja nie spodziewałbym się tutaj wielkich problemów dla Polski. No przy czym faktycznie musimy czekać na te dokumenty i dopiero wtedy będziemy mogli to komentować, przyglądając się tym zapisom. Pewne jest jedno, nic Polsce nie grozi, dlatego że to, o czym mówi opozycja, czyli ewentualne sankcje i te wszystkie trudności nie są możliwe do zrealizowania, bo premier Orban zapowiedział, że absolutnie nie zagłosuje za sankcjami dla Polski, a jedno weto nie dopuści do takiego rozwiązania. Tutaj jest potrzebna zgoda wszystkich państw członkowskich. A więc znowu, no, mamy do czynienia z zestraszeniem Polaków Prawem i Sprawiedliwością. Mamy do czynienia z zarządzaniem strachem. To postraszenie PiS-em nie przyniosło efektów kampanii wyborczej, nie przyniesie efektu teraz. Musimy to po prostu dzielnie znosić, używać argumentów i cały czas opierać się na dialogu. Szukać dialogu,
szukać porozumienia pomimo tych obrzydliwych ataków, niegodnych ataków. Musimy to po prostu znosić, musimy starać się rozmawiać dla dobra Polski. Wydaje się, że to straszenie PiS-em odnosi skutek odwrotny. To, co też wspomniałem na początku, sondaże mówią o czymś zupełnie innym, że to poparcie PiS-u rośnie, więc Polacy chyba takiego strasznego PiS-u jednak chcą. No właśnie, my oczywiście nie opieramy swojej polityki o sondaże i nigdy nie zwracaliśmy na nie uwagę, bo sondażownie wielokrotnie już pokazały, że racji do końca nie mają. Ja uważam, że to poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości jest znacznie wyższe niż to, które było podane dzisiaj, czyli 39%. To na pewno nie wpływa na nasze decyzje i na realizację obietnic. My po prostu realizujemy to, co obiecaliśmy w trakcie kampanii. My realizujemy to, co jako posłowie przyrzekaliśmy w trakcie przyrzeczenia poselskiego. Realizujemy projekty, które zapowiadaliśmy. 500+ wprowadzone, ustawa stoczniowa, mamy teraz Mieszkanie Plus, nad czym procedujemy. Mamy kolejne projekty, które w spokoju chcemy realizować, aby rozwijać potęgę i siłę polskiej gospodarki. To jest bardzo trudne, ponieważ jesteśmy oskarżani tak naprawdę o najgorsze rzeczy. Ja nie sądziłem, że obejmując mandat posła będę straszony, bo tak faktycznie było na korytarzach sejmowych, że czeka nas Trybunał Stanu, że czekają nas więzienia. No, tego typu język pojawiał się z ust posłów opozycji, ale to zastraszanie nie działa. My jesteśmy zobowiązani do tego, aby zrealizować to, co historia oceni. Jesteśmy zobowiązani do tego, aby wywiązać się obietnic złożonych w Polsce. Panie pośle, bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz, za te słowa. No i będziemy oczekiwali dalszego rozwoju tych wypadków. Natomiast też życzę takiej siły i cierpliwości w pełnieniu tej służby, którą pan pełni i też do której się zobowiązał. Właśnie dziękuję też za przypomnienie tego, co jest w ślubowaniu, bo wydaje się, że bardzo często posłowie, może niekoniecznie z rządzącej koalicji, ale z innych frakcji, ugrupowań, o tym o ślubowaniu zapominają, o tym, o czym mówili, do czego się zobowiązywali. To jest fundament, dlatego bardzo proszę o modlitwę, proszę o wsparcie duchowe, bo naprawdę bardzo tego potrzebujemy. Dzięki serdeczne, panie pośle, pozdrawiamy, wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem. Na antenie Radia Maryja gościliśmy pana posła Dominika Tarczyńskiego. Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa tła. Powstań, skoro Polsko daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, kolor biała, w sercach naszych nasz sztandara. Powstań, dziec Bożych Bóg nazywa. Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa tła. Powstań z kolan Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, kolor wiara, w sercach naszych nasz sztandara. Powstańcie z wązych mundra wzywa. Mieć albo być, pytania dwa. W świecie, gdzie wszystko cenę ma. Pytają dzieci kiedyś nas, kto ukradł im najlepszy czas. Kto sprzedał pamięć dawnych lat, na konwiertę wygnał w świat. I kto zatraci prawdę? Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych nasz sztandara. Powstańcie z wąsych mundra wzywa.
drodzy Państwo, w sobotę rozmawialiśmy na antenie Radia Maria w audycji Aktualności Dnia z panią Anną Kołakowską, radną Prawa i Sprawiedliwości, jedną z organizatorek marszów, które przeszły ulicami Gdańska. Pani radna, pani Anna prosiła też o wsparcie modlitewne, o to, by pamiętać o wszystkich, którzy będą maszerować, by manifestować poparcie dla tradycyjnych wartości, tradycyjnego modelu rodziny. Po marszach, czy w trakcie marszów, już dochodziły do nas informacje, że te wydarzenia mają bardzo dramatyczny przebieg. Między innymi Marysia Kołakowska, córka pani Anny, została w brutalny sposób przez policję zatrzymana. Ponoć tak twierdzą różne źródła, za to, że była prowokatorką, że w sposób agresywny się zachowywała. Ja chciałbym poprosić o taką relację i o komentarz do tych sytuacji panią Annę Kołakowską, która była bardzo blisko tych wszystkich wydarzeń. Szczęść Boże, pani Anno, witam serdecznie. Szczęść Boże, ojcze, szczęść Boże, radio słuchaczom. Pani Anno, jak to wszystko wyglądało? W jaki sposób doszło do tych wydarzeń, o których media się rozpisują od lewej do prawej strony? I pani była naocznym świadkiem, pani była bardzo blisko tego wszystkiego. I komu dawać wiarę? To, że też nawet nie trzeba słuchać komentarzy mediów, wystarczy obejrzeć filmy, które są zamieszczone w internecie, również filmy, które emitowała telewizja. I na nich wyraźnie widać, że choćby są przeciwko, to jest jedno z głównych działań w Gdańsku, kiedy staraliśmy się, my tego nie ukrywamy, my staliśmy się samym poprzez paradę homoseksualistów, ale policja, staliśmy na ulicy z długim banerem, który przegradzał całą jezdnię, ale na wielu zdjęciach i na filmach widać, to przymodane, trzymają poważni ludzie, w większości ludzie starsi. I to właśnie na ten baner, na nas, na tych ludzi dojrzałych, spokojnych, to wszystko widać na zdjęciach, uderza oddział domu, zaczynają pałkami uderzać w nas i uderzyli naszego kolegę, który zalał się krwią i nikim miał całą zaną krwią, bo ponieważ został w okolicach stroni, czy z boku głowy, więc ta krew intensywnie spychała mu na ubranie. Mój mąż został uderzony też pałką, to też ginę po okolicach stroni, także od tego uderzenia połamały mu się okulary. Ten baner został z siłą jakby tego naporu przerwany, ta nasza zapora. Tu była młodzież i kiedy oni zobaczyli, jak nas tymi pałami atakuje ZOMO, to wtedy na pewno, z całą pewnością, stąd wyciął kamieniami, ale to było dosłownie kilka kamieni, ale to było po tym czasie, kiedy ZOMO nas pałowało, natomiast natychmiast ci koleśni powstrzymali właśnie tą naszą stronę. I natychmiast skończyło się rzucanie, natychmiast dosłownie, i my, ponieważ ZOMO na nas napierało, a jednocześnie to jest niezwykle istotne, w polskim miejscu, w Kuciszu, no na Kuciszu, przepraszam, nie mieliśmy żadnych styczności z radą homoseksualistów, ponieważ oni szli w odległości około 150 metrów od nas. I nie byliśmy dla nich żadnym zagrożeniem. Jedyne, co mogliśmy zrobić w tym miejscu, to wnosić się wszystkich, skandować nasze niezadowolenie z tej promocji dewiacji. Policja tak poprowadziła marsz homoseksualistów, zmieniła trasę, że uniknęli policji. Mogli po prostu stać spokojnie po nocy, nas oddzielać, jedną grupę od drugiej. Nie mielibyśmy możliwości fizycznego kontaktu po prostu, zbliżenia się na większą odległość niż 100 metrów, więc ten atak jest zupełnie nieuzasadniony, a szczególnie atak na nas, na ludzi z banerem. I wycofaliśmy całą tą naszą grupę w inne miejsce, gdzie widzieliśmy, że homoseksualiści będą z nim, żeby tam z kolei postawić zaporę. Staliśmy na przystanku tramwajowym, brama wyżynna, pomiędzy dwoma pasami jezdni, ruchliwymi pasami jezdni i oczekiwaliśmy tam na tę paradę. Widzieliśmy, tam nic nie zrobimy, tylko będziemy mogli ewentualnie pokrzyczeć, bo tam nie ma możliwości, tak szeroka droga, zablokować tego. I w odległości 200 metrów od nas stały oddziały ZOMO. Było ich bardzo dużo.
Natomiast, no i w pewnym momencie, kiedy spadła komenda, do nas najpierw taki rozkaz, że mamy się rozejść, my zaczęliśmy skandować wszyscy i czekamy na tramwaj. To było wyraźnie widać. Nie mogliśmy nawet do homoseksualistów wnosić żadnych pasów, ponieważ nic jeszcze nawet nie było widać. A potem okazało się, że policja już miała zamiar zmiany, kolejnej zmiany klasy z tematu, czyli oni nie zbliżyliby się do nas, nawet na odległość 400 metrów. Nie, w ogóle nie było możliwości, żeby nawet nas usłyszeli, żeby cokolwiek działo się między nami, a tym naszym homoseksualnym. Ale zanim homoseksualiści w ogóle pojawili się na horyzoncie, to już na nas uderzyły siły prewencji. Na wszystkich filmach widać bardzo wyraźnie, że z naszej strony nie padają żadne hasła, które mogłyby się ewentualnie policji nie podobać. Tam wiemy, czekamy na tramwaj, kiedy oni zostają do szturmu, zbliżają się do nas, jeszcze ktoś krzyczy prowokacja, zaczynamy skandować prowokacja. I widać tutaj, że tutaj nie ma żadnych kamieni, nie ma żadnej agresji z naszej strony. Jest film, na którym wyraźnie widać, jak ja, mój mąż i Marysia, to z nimi nie rozmawiamy, a tak policji jest na tyle szybki, że my chyba się nie zorientowaliśmy, że oni naprawdę chcą na nas uderzyć, tylko myśleliśmy, że oni chcą się przesunąć jeszcze bliżej nas. No a oni w tym momencie po prostu to się zdarzyło tak szybko, że właśnie, że uderzyli nas i pasami nas naparli. I ktoś Marysię chwycił tych policjantów za szyję i ciągnął po prostu poza ten kordon. Mojego męża policjanci otoczyli czterech stron tarczami, taki zrobili spadać ścisły, że on nawet nie mógł się wydostać. Nie wiadomo, dlaczego jego nie aresztowali, tak skoro aresztowali Marysię. Nie wiadomo dlaczego mnie, skoro ja byłam obok, jeszcze parę innych osób, byli młodzi chłopcy, którzy tam stali, no my staliśmy na przystanku, więc jakby było nas tam pewnie może 150, może 200 osób. Ale na żadnym filmie nie znajdziecie Państwo w tym miejscu, żeby po prostu doszło do takiej sytuacji, że ta nasza strona atakuje policję. Jest jakieś tam zdjęcie, jak jeden człowiek rzuca kamieniem, gdzieś jest takie zdjęcie, niemniej jednak nie ma nigdzie na zdjęciach, żeby ulica była zasypana czymkolwiek, żeby były tam jakieś po prostu rzeczy, którymi można rzucać. Ulice są czyste, chodniki są czyste, nic nie jest demolowane, tak? Gdyby z naszej strony była agresja, a przecież tam było dużo młodych, treckich chłopców, to byłyby zniszczone przystanki, cokolwiek. Tego tam po prostu nie ma na żadnych zdjęciach, nie ma dzisiaj, nie było wczoraj takiego obrazu w samym tym miejscu. No ja wyjrzałam za ten kordon policji, zobaczyłam, że Marysia już leży na ziemi, na niej siedzi dwóch osiłków, przyciskają ją kolanami do ziemi, ma wykręcone ręce, oczywiście jest twarzą położona do ziemi. No i jakoś mi się udało przedrzeć przez tych policjantów, a tam jakiś oficer czy potem, który mnie odsłuchał o Marysi, no ale oczywiście ja nie mogłam zostawić dziecka samego, tym bardziej po tych wydarzeniach, które miały miejsce ostatnio we Wrocławiu, kiedy okazuje się, że no niekoniecznie policji można ufać. Zabrali Marysię i mimo wszystko nie chcieli jakby dopuścić do tego, żebym mogła pójść i zobaczyć, do którego radiowozu i do której komendy Marysię przewiozą. Widziałam, że tam jeszcze po prostu jest jakiś właśnie, ci ludzie bronią za tym przystanku. W końcu jesteśmy obywatelami wolnego kraju. Mamy prawo stać, mamy prawo krzyczeć, nawet manifestować. Jeśli my policji nie zaczepiamy, a policja mogła skutecznie nas odgrodzić od parady homoseksualnej, no to już jakby atak na nas, i to z tak dużej odległości, był absolutnie, kompletnie niczym nieuzasadniony. No i oczywiście nie policjanci zachodzili mi drogę, nie pozwolili, żebym towarzyszyła Marysi, a potem coś godziny nie mogliśmy się dowiedzieć, na którą komendę zostaną przewiezione osoby zatrzymane. Okazało się to ciekawe, to jest bardzo ważne, że 5 osób zatrzymano, tylko jednej postanowiono zarzuty, że czynnej napaści na funkcjonariuszy. 4 pozostałe, czy tak dużej grupie osób, przy tak wielkich siłach prewencji, gdzie oni mogli nas w kółko zatoczyć, nie postawiono nic praktycznie, no tylko jednej osobie są zarzuty jakiejś właśnie agresji, natomiast wszystkim innym zarzuca się udział w nielegalnej demonstracji. To była agresja z naszej strony, w takim razie trzeba się zapytać. No jaka mogła być agresja z samej Marysi, która kiedy dosłownie tuż przedtem, jak ten policjant ją wyciągnął, Marysia stojąc mówi do taty, tato, a co będzie, jak oni mnie pobiją? Z takim trochę lękiem, obawą to powiedziała. No i potem właśnie okazało się, że jej obawy były słuszne. Co prawda oczywiście nie została pobitana, ale nie została potraktowana w sposób właściwy, a mieliśmy wrażenie, że wszystko to przebiegało tak, jakby na Marysie było zlecenie, bo tam można było naprawdę masę nas aresztować przy tej ilości sił prewencji, a tylko jedną Marysię aresztowali. Zawieźli ją potem, ostatecznie dowiedzieliśmy się, na komendę miejską policji. Też bardzo długo nikt nie chciał mi jako radnej, nawet jako matce udzielić informacji. Co ciekawe,
policjantka drużyna powiedziała, że ja mam się od rzecznika komendy policji dowiadywać, co jest z moją córką. To już w ogóle jest jakaś rzecz niebywała. Wszedł ostatecznie do nas komendant komisariatu i powiedział, że Marysia będzie miała postawione zarzuty z kodeksu karnego. I w każdym razie policjantce, która Marysię przesłuchiwała, powiedział, że ma ją Marysię zaprowadzić na tak zwany dolek, czyli do aresztu. I Marysi już zabrano sznurowadła, zabrano stanik tylko że ta policjantka była na tyle rozsądna i na tyle po prostu normalna i uczciwa, że powiedziała stanowczo, że ona jednak zdąży ją dzisiaj przesłuchać, zostanie dłużej, ale wypisze protokół i w każdym razie, że nie będzie powodu, żeby ją doprowadzać do aresztu i wpuszczać ewentualnie na drugi dzień po przesłuchaniu. No i koło godziny 20 Marysia została wypuszczona i wróciliśmy do domu. Minister spraw wewnętrznych zarządził kontrolę, więc mamy nadzieję, że ta kontrola też wykaże, bo tak jak pani wspomina, jest wiele filmików, które pokazują, jak ta sytuacja rzeczywiście wyglądała i pan minister też czuje, że coś było nie tak, skoro każe skontrolować i jakoś pokazać, czy te działania policji były słuszne, czy niesłuszne. Ja jeszcze chciałbym zapytać, co stało się z tą paradą, z tym marszem, jak to tam zwać, tak zwać, równości? Myślę, że furia dzisiaj po prostu wszystkich tych, którzy sprzyjają środowiskom LGBT, jest ogromna, bo nawet dzisiaj TVN próbował do domu się do nas wcisnąć, ale oczywiście pogoniliśmy, to napadli na Marysię, która szła z tym, więc oni węszą cały czas po nas, żeby nam w jakikolwiek sposób dobiec, a to właśnie dlatego, że udało się tą paradę zatrzymać. To jest, im się chyba w głowie nie mieści, że w Gdańsku, tak jak w Gdańsku w czasach stanu wojennego byli ludzie, którzy mieli głębokie poczucie godności i wolności, dzisiaj ci sami ludzie zresztą, bo to też wielu było naszych przyjaciół ze stanu wojennego tam, powstrzymali paradę homoseksualistów, a oni musieli swój marsz, po pierwsze nie tylko zmienić trasę tego marszu, ale przede wszystkim rozwiązali go 4 km wcześniej i zobaczyli, że dewianci przez Gdańsk nie przejdą i tu nie będzie promocji dewiacji i myślę, że to jest bardzo duży sukces i z tego jesteśmy zadowoleni. Jest cena, którą będziemy musieli zapłacić, to jest oczywiste. Myślę, że ta nagonka w mediach, to właśnie szczucie w mediach, to że dzisiaj Platforma za mój wpis na temat posłanki Pomaski będzie stawiała mi zarzuty prokuratorskie, to pewnie będą dążyli do tego, żeby jej pozbawić mandatu. Ale ja myślę, że warto było. Warto było naprawdę, jeśli rzeczywiście skutecznie powstrzymaliśmy dewiantów, to nie ma takiej ceny, która nie byłaby warta takiej walki. Dziękuję serdecznie pani Anno i życzymy siły w takim razie w tych wszystkich działaniach, które podejmujecie. Pozdrawiamy męża, pozdrawiamy Marysię. Dziękujemy również, dziękujemy za wsparcie od Radia Maryja, od Telewizji Trwam. Po prostu to wy jesteście naszą siłą i za to wam bardzo dziękujemy. Bóg zapłać serdecznie, wszystkiego dobrego, niech pan Bóg błogosławi. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, gościliśmy na antenie Radia Maryja panią Annę Kołakowską, radną Prawa i Sprawiedliwości z Gdańska. I na tym kończymy audycję aktualności dnia. 13:58. Już za moment serwis informacyjny. Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa tła. Powstać stronę Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych nasz tam nara. Powstać z Polsek Bóg nazywa. Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa. Daj nam sprawiedliwość.
Komisji Europejskiej prowadzone są rozmowy dotyczące sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego i zakończenia wstępnej procedury praworządności w Polsce. Dziennikarze